Marek Siwik, witam i zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego Futsal Raportu, gdzie tym razem przedstawię Państwu, co się wydarzyło podczas 13. kolejki rozgrywek Futsal Ekstraklasy na polskich parkietach. A za nami 6 kolejnych spotkań, gdzie sensacyjnie tylko dwukrotnie zwyciężali gospodarze, a czterokrotnie goście. Jest to pierwsza kolejka, gdzie więcej razy zwyciężają goście niż gospodarze. Łącznie w tej kolejce padło 32 bramki, z czego 15 zdobyli gospodarze, a 17 goście. Najwięcej bramek, aż 9, padło w meczu w Bielsko-Białej, natomiast najmniej, tylko 3 w Pniewach. Najlepszym strzelcem w tej kolejce okazał się zawodnik Red Devils Chojnice Tomasz Kriezar, który trzykrotnie pokonywał bramkarza AZS-u Łódź Katowice. Przejdźmy do podsumowania kolejnych spotkań minionej kolejki Futsal Ekstraklasy. A żeby przejść do pierwszego spotkania, musimy się cofnąć aż o 2 tygodnie wstecz, gdzie Envid Gliwice w hali Łabędź podejmował awansem zespół KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Drużyna z Gliwic szukała kolejnych punktów do walki o najlepszą czwórkę w rozgrywkach tegorocznych, natomiast Głogowianie na pewno chcieli się odbić coraz wyżej od strefy spadkowej, stąd też cenne na pewno dla nich były kolejne punkty, które mogli zainkasować w tym spotkaniu. Mecz od samego początku był niezwykle wyrównany z obu stron i kibice zobaczyli bramki dopiero w drugiej połowie. A pierwszego gola dla gospodarzy zdobył Taras Tarasowicz w minucie 24, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie w tym spotkaniu. Jednak w dalszym ciągu meczu to już goście dochodzili do głosu w tym spotkaniu. Najpierw do wyrównania doprowadził Kamil Kaczmar. Następnie skrapliwie błąd rywali wykorzystał Mateusz Niedźwiedź, dając prowadzenie Głogowianom 1-2. A trzecią bramkę na wagę już pewnych 3 punktów zdobył ponownie Kamil Kaczmar w tym spotkaniu, zapisując się jako strzelec bramki numer 3 dla zespołu z Głogowa. I tym samym to zespół z Zagłębia Miedziowego zdobył 3 punkty w meczu wyjazdowym, dzięki czemu, tak jak wcześniej mówiłem, spokojnie stabilizują swoje miejsce w środku tabeli, a Envid Gliwice niestety traci dystans do czołówki rozgrywek. Zostańmy jeszcze na Śląsku. Tam AZS Łódź Katowice w hali w Szopienicach podejmował zespół z Pomorza Red Devils Chojnice. Katowiczanie cały czas w kryzysie, od kilku meczów nie mogą zwyciężyć, zdobyć punktu. Naprawdę bardzo ciężko idzie im gra w kolejnych spotkaniach tegorocznych rozgrywek, natomiast Chojniczanie po zmianie trenera i obiecującym meczu na własnym parkiecie przeciwko Rekordowi Bielsko-Biała liczyli na wywiezienie kompletu punktów właśnie z hali w Katowicach. I od samego początku to właśnie zespół z Chojnic dominował w tym meczu. Najpierw bramkę na 1-0 zdobył Tomasz Kriezel. W drugiej połowie dalej Chojniczanie atakowali i wynik podwyższył Brazylijczyk Marco Aurelio. Wtedy do głosu doszli Katowiczanie, którzy tradycyjnie lepiej grają drugą część meczu. Bramkę kontaktową zdobył Brański na 2-1. Jednak później, już kiedy Katowiczanie wycofali bramkarzy w roli grać z przewagą na boisku, Chojniczanie znajdowali błędy w ich rozegraniu i kontrowali. Kolejne 2 bramki zdobył w tym meczu Tomasz Kriezel, inkasując bramkę na 3-1 i 4-1, dając tym samym pewne zwycięstwo chojnickim diabłom na wyjeździe. Tym samym Red Devils dopisuje 3 punkty, a Katowiczanie dalej w kryzysie, a Chojnice gonią czołówkę Futsal Ekstraklasy. Z Katowic nie wyjeżdżamy daleko, jedziemy do Chorzowa, gdzie tam miejscowy Klirek z Chorzów podejmował kolejny zespół ze Śląska, Gwiazdę Ruda Śląska w małych derbach. Jednak był to mecz bardzo kluczowy, jeśli chodzi o strefę spadkową, gdyż grał zespół numer 10, czyli Klirek z Chorzów, a także Czerwona Latarnia Ligi Gwiazda Ruda Śląska. Rudzianie, jeśli wygraliby to spotkanie, zachowaliby jeszcze nadzieję i szansę na utrzymanie się w rozgrywkach, więc potrzebowali tego zwycięstwa bardzo mocno. Obie drużyny postawiły się bardzo mocno w defensywie, jeśli chodzi o taktykę tego spotkania. Długo żadna z drużyn nie mogła znaleźć drogi, aby trafić piłką do siatki rywala. Dopiero w minucie 18 pierwszej połowy Paweł Budniak otworzył wynik tego meczu, dając prowadzenie 1-0 gospodarzom. W drugiej części spotkania dalej obie drużyny długo próbowały trafić do bramki rywala, a jednak nieskutecznie. Dopiero gdy Gwiazda Ruda Śląska wycofała bramkarza, wtedy zawodnicy z Chorzowa wykorzystywali błędy rywali i trafiali kolejno bramki do siatki rywala. Najpierw uczynił to Siadul, dając wynik na 2-0. Następnie na 3-0 podwyższył rezultat Szymon Łuszczek, a w 37 minucie
Wynik na 4-0 ustawił finalnie Paweł Budniak, wpisując się po raz drugi na listę strzelców w tym meczu. Tym samym Clearex dzięki temu wynikowi odbija się od strefy spadkowej i plasuje się wyżej w tabeli, już ponad strefę barażową. Natomiast Gwiazda Ruda Śląska bez zmian, z 8 punktami tylko na koncie, zajmuje ostatnie 12 miejsce w rozgrywkach. Przenieśmy się teraz na ulicę Złotą w Zduńskiej Woli, gdzie ta miejscowa Gatta Active podejmowała zespół Pogoni 04 Szczecin. Mecz na szczycie tej kolejki, gdyż zespół prowadzący w rozgrywkach Gatta mierzyła się z zespołem numer 3 w rozgrywkach, właśnie zespołem Portowców. Mecz o to, czy dalej Gatta utrzyma prowadzenie nad swoimi rywalami, czyli rekordem Pogonią, a także goniącymi Chojniczanami czy też Torunianami. Mecz zaczął się bardzo nerwowo, ale to zduńskowolanie jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Bramkę w 12 minucie na 1-0 strzelił Daniel Krawczyk. Minutę później ten sam zawodnik podwyższył wynik na 2-0, dając przewagę gospodarzom. Jednak kilkanaście sekund później bramkę kontaktową zdobył Marek Bugański i tym samym pierwsza połowa kończyła się wynikiem 2-1. W drugiej połowie szybko bramkę dla Portowców zdobył Mateusz Geppert. Dostaliśmy wyrównanie 2-2. Warto podkreślenia, że strzelił tutaj zawodnik, który jeszcze nie tak dawno reprezentował barwy zduńskowolskiej drużyny. Jednak wtedy do głosu doszedł doświadczony zawodnik drużyny ze Zduńskiej Woli, Mariusz Milecki, zdobył kolejne bramki, które dały najpierw wynik 3-2, a następnie prowadzenie dwubramkowe przy wyniku 4-2. Jednak do końca Portowcy walczyli jeszcze o jak najlepszy rezultat i w ostatniej minucie meczu Adam Jączek z rzutu karnego zdobył bramkę na 4-3 i takim oto wynikiem zakończył się ten mecz na szczycie futsal ekstraklasy. Tym samym dzięki temu wynikowi Gatta Active Duńska Wola powiększyła przewagę nad Pogonią w tabeli, a Pogoń dalej musi się tylko cieszyć z trzeciego miejsca w rozgrywkach. Przejdźmy teraz do hali w Cygańskim Lesie, gdzie rekord bielsko-biała podejmował drużynę GAF-u Omega Gliwice. Było to na pewno bardzo ważne spotkanie dla układu tabeli, tym bardziej, że rekord nie chciał tracić dystansu do Gatty Active z Duńskiej Woli, a GAF Omega Gliwice na pewno nie był łatwym rywalem, gdyż od początku roku kalendarzowego drużyna Marcina Baniczka fenomenalnie sobie radzi w kolejnych meczach i nie traci punktów. I od samego początku właśnie Gliwiczanie udowodnili, że są bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Najpierw bramkę z dystansu trafił Mizgański, dając prowadzenie swojemu zespołowi 1-0. Następnie minutę później João Baptista po znakomitej kontrze podwyższa wynik dla Gliwiczan 2-0. Chociaż rekordziści w pierwszej połowie starali się jeszcze odrobić straty, jednak nie udało im się to i mecz w pierwszej połowie zakończył się 2-0. W drugiej połowie znakomity początek Gliwiczan. Szybko trzecią bramkę zdobył Łopuch, wysuwając na prowadzenie jeszcze wyższe zespół gości. Wtedy jednak już zaczęli rekruci odrabiać straty. Najpierw w 27 minucie do siatki piłkę skierował Łysoń, dając wynik 3-1. Kolejnego gola dla rekordzistów zdobył Radek Polaszek, trafiając na 3-2, a jeszcze w 30 minucie do remisu, strzelając bramkę na 3-3, doprowadził Artur Popłaski. Jednak 5 minut później znowu Gliwiczanie doszli do głosu. Fantastyczną bramkę zdobył Ukrainiec Pałtiak, dając wynik 4-3, a jeszcze piątą bramkę dla Gliwiczan, korzystając z błędu defensywy, zdobył Tomasz Lutecki, dając prowadzenie dwubramkowe Gliwiczanom. Jednak jeszcze minutę później nadzieje zabłysły w drużynie rekordzistów, bo na 4-5 bramkę zdobył Artur Popłaski. Jednak do końca spotkania kolejny gol już nie zobaczyliśmy w tym meczu i tym samym Gliwiczanie na ciężkim terenie po raz pierwszy w sezonie pokonują na hali w Cygańskim Lesie rekord bielsko-biała. Tym samym rekordziści, tak jak i Portowcy, tracą już 6 punktów do liderującej Gatty Active Zduńska Wola, a Gliwiczanie przesuwają się w tabeli coraz bliżej, pukając do strefy play-off rozgrywek. Czas na podsumowanie ostatniego poniedziałkowego meczu, który mogliśmy oglądać na antenie Orange Sport. Przenieśmy się do Pniew, gdzie Red Dragons podejmowało FC Toruń. Na pewno był to ważny mecz dla drużyn, chociaż bardziej z punktu sentymentalnego, gdyż Klaudiusz Hirsch powrócił jako trener toruńskiego zespołu na swoją starą halę w Pniewach, gdzie zdobywał wielokrotnie Mistrzostwa Polski z Akademią. Pniewianie, osłabieni brakiem kilku zawodników, musieli walczyć o każdy punkt, aby nie znaleźć się w strefie spadkowej. Natomiast Torunianie, rozpoczynając tą rundę rewanżową, liczyli na zdobycie pierwszego kompletu punktów na wyjeździe.
Kibice przez długi czas w Pniewskiej Hali oczekiwali na bramki, jednak drużyny były przygotowane znakomicie do gry w defensywie, a także jedna i druga strona nie wykazywały też efektywnością w strzałach, mimo wielu dogodnych okazji. Zawodnicy obu drużyn marnowali wiele dogodnych możliwości na zdobycie bramki. Dopiero w 36 minucie zobaczyliśmy pierwszego gola w tym meczu, a zdobył go Adrian Skrzypek, który strzelając za połowy pokonał źle ustawionego Nikola Naagu. Od tego momentu Turnianie rzucili się do ataku, aby odrobić tą jedną bramkową stratę. Udało się to dopiero w 40 minucie, gdzie na 25 sekund do końca meczu bramkę do jednego zdobył kapitan drużyny toruńskiej. Jako lotny bramkarz Michał Suchocki wpisał się na listę strzelców przy wyniku 1-1. Jednak cóż, mecz trwa 40 minut i w ostatnich sekundach meczu dalekim podaniem Nikola Naagu uruchomił zawodników przed bramką Błaszczyka. I Krzysztof Elsner szczęśliwie umieścił piłkę w bramce, dając równo z syreną zwycięstwo toruńskiemu zespołowi. Dzięki czemu podopieczni Klaudiusza Hirsza zanotowali pierwsze 3 punkty na wyjeździe w tegorocznym sezonie, a Red Dragons Pniewy niestety po tej porażce uplasował się już w strefie barażowej po tym meczu i na pewno młody zespół z Pniew będzie musiał walczyć bardzo ciężko o kolejne punkty w następnych meczach futsal ekstraklasy. Przyjrzyjmy się zatem tabeli po 14 meczach już rozgrywek. Na czele Gatta Aktyw Duńska Wola 31 punktów, a gonią Rekord Bielsko-Biała oraz Pogoń 04 Szczecin z 25 punktami. Na dole tabeli już w strefie barażowej Red Dragons Pniewy punktów 14, 3 punkty niżej AZS Usia Katowice i kolejne 3 punkty niżej zespół Gwiazdy Ruda Śląska. Najlepszymi strzelcami po tej kolejce meczów dalej bez zmian dwójka zawodników z 16 golami Marcin Mikłajewicz i Aleksander Bondar walczą o króla strzelców tegorocznych rozgrywek. Zobaczmy też najładniejszą bramkę minionej kolejki. Moim zdaniem gol Mariusza Mileskiego to czysta precyzja i siła uderzenia. Tak trafiają tylko profesorowie. Tradycyjnie chciałbym również nominować najlepszą piątkę graczy w minionej kolejce w bramce. Widziałbym bramkarza Clireksu Chorzów Damiana Purolczoka, który zainkasował czyste konto po spotkaniu z Gwiazdą Ruda Śląska. W polu na pewno nie może zabraknąć takich zawodników jak Kamil Kaczmar z drużyny KGHM-u Euromaster Chrobry Głogów, który dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców w meczu przeciwko Embitowi Gliwice. Również oczywiście Tomasz Kriezel z zespołu Red Devils Chojnice dzięki 3 bramkom dał 3 punkty drużynie z Chojnic w ostatnim meczu. Również Paweł Budniak, strzelając 2 bramki drużynie z Rudy Śląskiej, dał pewne 3 punkty swojej drużynie w walce o utrzymanie w tegorocznych rozgrywkach. A także Daniel Krawczyk fenomenalnie popisał się 2 bramkami na starcie meczu przeciwko Pogoni 04 Szczecin. Taką bym widział najlepszą piątkę po tej ostatniej kolejce. Z mojej strony to już wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie ostatniej kolejki Futsal Ekstraklasy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych relacji z futsalu nie tylko na antenie KP Sportu, a także do komentowania naszego odcinka Futsal Raportu. Jeszcze raz dziękuję za chwilę poświęcone nam. Do zobaczenia. Do usłyszenia.